No dobra, a drodzy Państwo, bardzo dziękuję za przybycie, jest nam bardzo miło. Ja nazywam się Leszek Jerzewski. Dziękuję Paulinie za zaproszenie do Księgarni do Dzieła, najlepszej księgarni w mieście. Dzisiaj gościem w ramach cyklu 15 spotkania młodego reportażu jest Tomasz Grzybaczewski. Jego książki możecie zobaczyć tutaj. Będziemy o nich dzisiaj rozmawiać i dużo będzie o granicy, bo będzie i o granicy marzeń, i o wymazanej granicy, ale nie tylko. Tomek, poza tym, że jest moim dobrym kumplem i jak napisałem dzisiaj, młodym prawicowym jastrzębiem, jest fantastycznym reportażystą, ostatnio również dokumentalistą filmowym. Napisał, mimo swojego młodego wieku, no bo w końcu musiał się załapać do cyklu młodych reporterów. Ostatni moment. Napisał, zaczął bardzo wcześnie, tak? Możemy potem sprawdzić, jakie to były daty. Życie i śmierć na drodze umarłych, granice marzeń w państwach nieuznawanych, wymazana granica śladami II Rzeczpospolitej, no to będzie główny temat naszej rozmowy. Był nagrodzony, chyba ta książka została nagrodzona ostatnio Złotym Bohateronem, akurat jak się mieliśmy spotkać, Złotym Bohateronem Publiczności, Srebrnym Bohateronem. No Tomek zrealizował też kilka filmów, w tym m.in. Cienie Imperium. No cóż, jest to duża przyjemność, że się możemy dzisiaj spotkać. Tomku, udało się. Udało się. Słuchaj, to może tak, żeby nie mieliśmy okazji przegadać dzisiejszego scenariusza na spotkanie, ale skoro rozmawiamy o granicy, to no ciężko od tematu granicy uciec w dzisiejszej Polsce. To może spytam cię tak dla rozładowania sytuacji, bo to będzie wisiało nad naszą rozmową. Czy ty uważasz, że pomaganie ludziom, którzy przekroczyli już granicę polską i są w Polsce, myślę szczególnie o rodzinach, tych migrantach, czy to w jakiś sposób narusza polską rację stanu, czy Polacy mogą zachowywać się humanitarnie, pilnować granicy i nie dawać argumentów Łukaszence i Putinowi, że u nas prawa człowieka są tak samo fikcyjne jak u nich? Jak widzisz tę sprawę? Dobrze, zaczęliśmy z wysokiego C, tylko na początek jeszcze pozwolę sobie podziękować za zaproszenie na rozmowę o różnych granicach. Także wielkie dzięki, Paulino, super księgarnia. Zresztą doceniam jedną rzecz, którą zauważyłem dopiero na zdjęciu, które sobie robiliśmy, że tam przy literaturze faktu napisane jest Łódź. I na każdym zdjęciu nikt nie ma wątpliwości, że ta księgarnia znajduje się w Łodzi. Także to jest, uważam, bardzo ważne, że takie miejsce powstało, bo myślę, że Łodzi brakowało dobrej takiej księgarni, kawiarni. Także bardzo, bardzo serdeczne podziękowania. Jest kącik reportażu. Dokładnie, jest mocny kącik reportażu. Też bardzo dziękuję Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej za współorganizację tego spotkania. No i też ku tobie, bo my się znamy od lat i zacząłeś z dobrego pytania, że tak powiem, także mogłem się tego spodziewać. A przechodząc do meritum, czy powinniśmy pomagać? Tak, uważam, że powinniśmy pomagać w najbardziej drastycznych przypadkach, w których rzeczywiście znajdują się rodziny z dziećmi, które już są głęboko na terytorium Polski. Więc tak, bez wątpienia przynajmniej część z tych osób, ta pomoc powinna być udzielona. Uważam też, że z tego co wiemy, Straż Graniczna część tych osób pomaga. Uważam, zacznijmy może od błędów, które zostały popełnione w czasie tego kryzysu, że po pierwsze być może konieczne było dopuszczenie w jakiś reglamentowany sposób organizacji humanitarnych. Pytanie, czy wszystkich, czy na przykład tylko można było wybrać powiedzmy jakieś najsilniejsze, najbardziej, które mają największą strukturę organizacyjną, na przykład Polski Czerwony Krzyż, albo Caritas, albo Polską Akcję Humanitarną, to oczywiście mogłoby powodować oskarżenia o to, że dlaczego dopuszczamy jednych, prawda, a dlaczego nie dopuszczamy drugich. Natomiast też rozumiem, że w takiej sytuacji, jaka tam nastąpiła, kiedy rzeczywiście dochodziło do licznych prowokacji, no i niestety jeszcze również na samym początku kryzysu również aktywiści dolewali oliwy do, no, przypomnę słynną akcję Bartoszaka, cięcia zasieków z drutu kolczastego, gdzie naprawdę tam trudno było przewidzieć, co się na granicy wydarzy, czy ktoś nie zginie, czy na przykład nie padną strzały, czy ze strony białoruskiej, o które zostanie oskarżona strona polska. Więc wydawało mi się naturalne, że nie ma możliwości wpuszczenia wszystkich. Tak samo uważam, że powinni być dopuszczeni dziennikarze. Również w systemie akredytowania. No teraz oni są dopuszczeni, chociaż to też jest takie bardziej, z tego co słyszałem, bo nie uczestniczyłem w tych wyjazdach, takie bardziej safari dziennikarskie. Natomiast rzeczywiście 2 miesiące stanu wyjątkowego, gdzie nikt nie może wjechać, no jest sytuacją po prostu absurdalną, powodującą, że przede wszystkim zachodnie media jechały na stronę białoruską i relacjonowały te wydarzenia ze strony białoruskiej, siłą rzeczy będąc wykorzystywanymi przez propagandę moskiewsko-mińską.
Także to był bez wątpienia błąd. Wydaje mi się, że naprawdę w większości miejsc na świecie, oczywiście nie mówię tu o jakichś reżimach bardzo autorytarnych, no jednak nawet jeżeli mamy strefę konfliktu, to jest możliwość wjazdu dziennikarzy. Takie zasady obowiązują chociażby na Ukrainie, w dawnej strefie tej ATO, teraz ona ma inną nazwę. Tam też, żeby wjechać, trzeba mieć akredytację. Jakby to jest naturalne, więc tutaj też nie wziąłbym problemu, żeby po prostu dziennikarzy akredytować. No i niestety te dwa miesiące spowodowały, że faktycznie pojawiła się próżnia informacyjna po naszej stronie. W szczególności myślę w mediach zagranicznych, w tym zachodnich. No ja mogę podać jakby mój przykład na samym początku. Znaczy nie chciałbym się chwalić, tylko pokazać ten mechanizm, jak to może zadziałać. Na samym początku, kiedy jeszcze była pierwsza grupka w miejscowości Usnarz Górny, wtedy można było wjeżdżać. Ja pojechałem na granicę, zrealizowałem taki artykuł reportażowo-analityczny dla amerykańskiego, myślę, że jednak dosyć opiniotwórczego magazynu Foreign Policy, który został opublikowany z tej przyczyny, że ja miałem po prostu wiadomości z pierwszej ręki. W kolejnym okresie Foreign Policy już było zdecydowanie mniej zainteresowane jakimiś publikacjami, bo ja nie mogłem im dostarczyć niczego więcej niż to, co oni mogli pozyskać z innych źródeł. Nie mogłem powiedzieć, dobra, słuchajcie, mam radę, porozmawiam, zbiorę, zobaczę, będę naocznym świadkiem. No więc przestałem być atrakcyjny. Co spowodowało? Spowodowało to to, że jakiś polski głos nie został usłyszany, nie został dostrzeżony. Natomiast jednocześnie uważam, że po pierwsze, uszczelnienie granicy było i jest koniecznością. Po drugie, uważam jednak, że w pewnych sytuacjach pushbacki są dopuszczalne. Ja wiem, że tutaj wiele osób może się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, choć ja bym przywołał orzeczenie mimo wszystko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie, to nie była Ceuta, to była ta druga... Melilla, właśnie nie. Nie Manila, tylko Melilla. Melilla, gdzie dopuszczono w pewnych wyjątkowych sytuacjach dokonywanie pushbacków. Dlaczego? No, dlatego, że oczywiście w pierwszej fazie nie było jakby możliwości w 100% zabezpieczenia tej granicy. Ja w ogóle uważam, że to, co się wydarzyło, powinno wpłynąć na zmianę całej filozofii działania Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o strzeżenie granic. To znaczy, że powinna zostać przyjęta polityka, że co do zasady generalnie granice są zamknięte. Znaczy taka trochę odwrócenie negatyw polityki otwartych drzwi. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze widać dzisiaj, że jednak Europa nie chce przyjmować migrantów. Ja wiem, że w nowej umowie koalicyjnej w Niemczech został zawarty przepis o większej liberalizacji przepisów, znaczy zapis o liberalizacji przepisów między innymi azylowych, skrócenie okresu stałego pobytu i tak dalej, czy ta polityka ma być bardziej otwarta, jeżeli chodzi o ułatwianie pobytu osobom, które znajdują się na terytorium Niemiec. No z drugiej strony no, reakcje jednak niemieckiego rządu i też Brukseli były generalnie takie, że Polska działa dobrze. Wiadomo, są problemy, krytykujemy, ale w zasadzie to popierajmy. W związku z tym wydaje mi się, że taki będzie trend, żeby te granice uszczelniać. Skoro tak, to wydaje mi się, że powinny być jakby wdrożone trzy rzeczy. I to jest taka już ogólnie wyciągnięta pewna lekcja z tego, co się wydarzyło. Po pierwsze, polityka otwartych drzwi może zachęcać reżimy autorytarne do tego, żeby po prostu tych ludzi wykorzystywać. To zrobiła Białoruś. To zrobiła wcześniej w Ceucie. To był marzec bądź kwiecień. W każdym razie wiosna tego roku. Sytuacja, w której Hiszpania, to był taki kazus, że Hiszpania zgodziła się na leczenie covidowe przywódcy frontu Polisario. To jest, jedni powiedzą, że są to partyzanci, inni powiedzą, że to jest organizacja terrorystyczna. Ja osobiście składam się do tego pierwszej oceny, którzy walczą o niepodległość Sahary Zachodniej. No i Hiszpania wzięła tego przywódcę na leczenie i w odwecie za to Maroko po prostu otworzyło swoje granice, w zasadzie zaczęło kierować migrantów do Ceuty. Nagle okazało się, że w Ceucie na plażach pojawili się po prostu migranci, którzy wcześniej byli poza granicą terytorium Maroka. Także dokładnie Maroko po prostu otworzyło lejek po to, żeby zemścić się. To oczywiście nie była szeroko przygotowana operacja, tylko jednorazowa zemsta. Natomiast można się spodziewać, że takich działań będzie więcej, szczególnie biorąc pod uwagę postępującą destabilizację, potężną destabilizację Sahelu. To, co dzieje się, Czad, Niger, północny Mali, prawda? No właściwie cały pas państw, które są przynajmniej częściowo upadłe.
A zatem będzie pokusa wykorzystywania ludzi. I teraz, żeby temu przeciwdziałać, to po pierwsze, jeżeli powiemy, że granice są otwarte, nie będziemy chcieli tych ludzi przyjmować. Ale ktoś tak powiedział w Unii, wiesz, bo tam w Morzu Śródziemnym tonie rocznie co najmniej kilka tysięcy, wcześniej nam kilkanaście tysięcy osób. Skala jest nieporównywalna z tym, co było w Polsce, tak, to co było w Grecji. A to, co się zarzuca, czyli Angela Merkel, że ona otworzyła drzwi dla migrantów, to było rozładowanie sytuacji, ale na Węgrzech. I wiesz, i w tym sensie Unia Europejska wspiera dzisiaj tak naprawdę rząd Polski w wypychaniu migrantów. Tej polityki otwartych drzwi tak naprawdę nikt nie prowadzi, tylko jest masa zdeterminowanych ludzi, sami pewnie poznałeś w Kurdystanie, w innych miejscach, którzy nie tylko z przyczyn politycznych, ale tak po prostu zwyczajnie społeczno-gospodarczych, tak, czy z Syrii, czy teraz z Afganistanu, szukają lepszego losu, tak jak kiedyś szukali Polacy. Nie uważasz, że takie dehumanizowanie, mówienie o nich jako o wojnie, o narzędziu, co być może jest częściowo prawdziwe, ale o takim hybrydowej wojnie po stronie Łukaszenki, trochę tracimy z pola widzenia tych ludzi. To rodziny konkretnych ludzi, którzy nie myślą o Putinie, nie myślą o Łukaszence, oni po prostu chcieliby się przedostać nawet nie do Polski, a do Niemiec. Mm. Nie uważasz, że misją takich ludzi jak ty, którzy poznali te kraje, byli tam, byli, dotknęli tego życia, większość ludzi nie miała takiej możliwości, nie byłoby właśnie humanizowanie tych osób, pokazywanie empatyczne Polakom, którzy są dość nastawieni negatywnie do obcych generalnie, tak? Przynajmniej tych o innym kolorze skóry, czy szczególnie o wyznaniu muzułmańskim, pokazanie, że okej, okay, może nam się to nie podobać, ale ich wybory nie są... To są też ludzie, tak? Ich wybory są absolutnie racjonalne, tak jak naszym wyborem było uciekanie w stanie wojennym na przykład na Zachód, tak? Chociaż też być może nie zawsze to było legalne. Okej, okay, oczywiście. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że to są ludzie, że zasługują na szacunek, to jest jakby jasne. Natomiast ja bym jednak unikał przeciwstawiania tego, że albo patrzymy od strony tej politycznej, wielka polityka, Putin, Łukaszenka, wojna hybrydowa, no albo z drugiej strony patrzymy od tej strony empatycznej, ludzi, którym trzeba pomóc. Bo to jakby tworzy dla mnie taką trochę fałszywą dychotomię, w której zawsze będzie można mówić, o, ci to co mówią, żeby tutaj przejść migrantów, to są ci lewacy, bo tylko emocjami, ci co mówią o wojnie hybrydowej, to są prawacy i w ogóle... Brońmy granicy, bądźmy humanitarni. To uważasz, że to jest, jakby mógłbyś to powiedzieć? Brońmy granicy, tak, ale tych, tak, którzy są w Polsce, traktujmy już humanitarnie, przeprowadźmy procedury, okej, okay, zostawmy albo wyślijmy ich z powrotem, ale nie pozwolimy im umierać w lasach, no bo to jest po prostu nieludzkie, tak? Oczywiście, zgadzam się, że powinniśmy tym, którzy są już głęboko na terytorium Polski... A jak głęboko? Znaczy ile? 3, 15, 50? No właśnie, to jest takie... Gdzie jest granica? Nie, to jest oczywiście dobre pytanie, bo to jest takie pytanie, czy pomagać każdemu, prawda? Każdy, kto postawił stopę, przekroczył, prawda, granicę i ma stopę na terytorium, już będzie miał pełen pakiet... 3 tygodnie w zamkniętym obozie i potem bilet do Iraku. No, to jest jakiś... Nie wiem, jaki to jest pakiet, żeby się pisał. Jakieś rozwiązanie. Pakiet minimum. No nie, bo powiem tylko na tym, że jeżeli okaże się, że tej granicy nie uszczelniamy... To uszczelniamy, ale jak już jesteś w Polsce, traktujemy cię jak człowieka, a nie jak Białorusini, jak... No tak, to już część osób jak broń. Została tak po pierwsze potraktowana, po drugie oczywiście część osób była wypychana. No, te osoby, które próbowały siłowo przekroczyć, były wypychane. Rzeczywiście były przerzucane na stronę białoruską, ale jakby to samo robiła Hiszpania w pewnym momencie. Wiesz, jaka jest różnica? Około 25 stopni. Dokładnie. Przyznaję rację, jest różnica około 25 stopni. Tylko, że ta obecna polityka przynosi efekty. Znaczy, tam nikt z tego powodu nie umrze, chyba że zostanie poszkodowany przez ichniejszą policję. U nas posiedź sobie godzinę na mrozie w dobrej kurtce, nie? Po godzinie naprawdę będzie ci nieprzyjemnie, spędź noc w lesie. No wiesz, czym to się może stać. Słuchaj, ale tak samo możesz powiedzieć, że ci ludzie, którzy zostali wypchnięci powiedzmy na terytorium Maroka, czy którzy nie zostaną wpuszczeni na szlaku śródziemnomorskim, utoną, albo wrócą w ręce mafii przemytniczej, która no, tak naprawdę traktuje ludzi dokładnie jako towar i to rzeczy, do których dochodzi na szlakach przemytniczych, są niewyobrażalne, więc też wpychamy tych ludzi w sytuacje potencjalnie zagrażające ich życiu. No, tylko w obecnej sytuacji nieuszczelnianie granic to będzie prowadziło do ogromnej rzeszy potencjalnych migrantów, a ty mówisz, że politycy nie chcą. Ja mówię o traktowaniu ludzi, którzy już są w Polsce. Nie mówię, uszczelnianie granic, tu nie ma między nami sporu. Granica, jakby rzecz święta, trzeba je bronić, bo nie da się prowadzić uczciwej polityki migracyjnej, kiedy ludzie nie poczuwają się bezpiecznie we własnym kraju. Mówię o Polakach. Polacy muszą mieć poczucie, że granica jest broniona. Chodzi mi tylko o sytuację, w której kilkaset, kilka tysięcy osób, tak, czyli ogólnie nieporównywalna skala z tym, co było, kiedy była wojna w Czeczenii, przyjęliśmy 90 tysięcy ludzi do Polski,
mówimy o paru tysiącach osób, które zamiast wypchnąć do lasu, zatrzymamy na kilka tygodni czy kilka miesięcy w obozie, w zależności od czasu, jakie nasze służby potrzebują, żeby przeprowadzić ich wnioski azylowe, jeśli takie w ogóle złożą. Czy uważasz, że to jest faktycznie sprzyjanie Putinowi i Łukaszence, czy uważasz, że polski rząd może sobie pozwolić na to, żeby te kilka tysięcy osób, które już przejdą, tak, nielegalnie, ale to nie jest też, to jest wykroczenie, tak, to nie jest przestępstwo według polskiego prawa, jeśli zrobili to na własną rękę. Czy uważasz, że nie możemy choćby no, przeprowadzić tej procedury i potraktować ich jak ludzi, a nie udawać, że wiesz, umywamy ręce, proszę sobie poradzić w lesie przez noc. Zobacz, oczywiście teraz możemy powiedzieć, że to będzie kilkaset osób, może kilka tysięcy, w momencie kiedy udało się trochę opanować tę sytuację, granica jest bardziej szczelna, udało się przynajmniej ten prowizoryczny płot wybudować. Ponadto no, ewidentnie presja się zmniejszyła w ostatnich dwóch tygodniach, zresztą bodajże 3,5 tysiąca osób wróciło już do tymi lotami tak zwanymi ewakuacyjnymi do swojego kraju pochodzenia. Wydaje mi się, że wszystkie loty były do Iraku, chociaż nie chciałbym skłamać. Być może te loty były również w inne miejsca. Natomiast w momencie, kiedy sytuacja się rozkręcała, naprawdę nie było wiadomo, na ile my jesteśmy po prostu w stanie, mamy aparat umożliwiający to, żeby tę granicę zablokować. Czy nie będzie tak, że na przykład dziesiątki tysięcy ludzi na tej granicy się pojawią. Są też takie pushbacki miejscowe, nawet wydawało mi się uzasadnione. Oczywiście inną sytuacją jest to, jeżeli nie wiem, 10 km na terytorium Polski znajdujemy rodzinę, która tonie w bagnie, prawda? I mówimy jej, dobra, to bagna białoruskiego. Nie, wysłamy do bagna białoruskiego. Wiedzą, że Łukaszenka jest, mimo wszystko chyba ściganie się na autorytaryzm z Łukaszenką chyba trochę nie ma sensu, nie uważasz? A jesteśmy w stanie być bardziej okrutni wobec tych ludzi niż Łukaszenka? Chyba nie. Chodzi o to, żeby się starać. Musisz się starać. Żeby wygrać tę wojnę, musisz tych uchodźców potraktować, migrantów potraktować bardziej brutalnie niż Łukaszenka? No nie, czy nie jesteśmy w stanie z nim wygrać? Nie, bardziej brutalnie nie traktowaliśmy to po pierwsze, po drugie... No, on jednak... im ustawił namioty, wiesz, kręcił to, no tak, wiem, a my ich wpychamy do bagna. Buduje miasteczko. Nie, no, kto wygrał tę wojnę propagandową, uczciwie? No. Propagandową kto wygrał? No. Propagandową bez wątpienia wygrał Mińsk. No i nie uważasz, że gdybyśmy byli tutaj w stanie potraktować ich choćby tak samo jak on, w sensie rozstawić nawet w świetle kamer te namioty i przyjąć tych ludzi pod te namioty, nie uważasz, że to byłby lepszy sygnał? Propagandowy, nawet jeśli patrzysz na to w kategoriach wojny interesów, a nie humanitarnych? Tak, uważam. Uważam, że trzeba było przyjąć kobiety i dzieci, te, które się znalazły, bo kobiety i dzieci zawsze zasługują na ochronę. Nie jestem przekonany, czy mają przyjmować do końca młodych mężczyzn, szczególnie, że pojawiają się problemy, że już nie mówię, że nie byli z państwa islamskiego, czy nie byli, ale obawiam się, że tam naprawdę były osoby, które były szkolone przez rosyjskie służby specjalne. Niewątpliwie należało w pewnym momencie powiedzieć takie moratorium, wysłać sygnał. Od tego momentu te osoby, które znalazły się, kobiety, dzieci, które są na terytorium, wszystkie te osoby otrzymują w Polsce ochronę na warunkach, o których rozmawialiśmy. Być może skończy się to wersją minimum all inclusive, czyli biletem powrotnym za 3 miesiące. Wiesz co, no przede wszystkim nie uważam, żeby w środowisku polskiej prawicy jako takiej była ksenofobia. Uważam, że jest to po prostu pewien stereotyp, który panuje. Ja znam bardzo wiele osób z prawicy, które naprawdę ksenofobami nie są. Rafał Ziemkiewicz. Nie, ja też ci odparuję, no wiesz, po stronie lewicy też są różne osoby. Ja nie jestem z lewicy. Mamy nowe, a po stronie Lipków również paru się znajdzie, no, prawda? Wiesz, ksenofobów. Nie, ale tak zupełnie serio, no. Tak zupełnie serio, no bo to nie, wiesz, nie, to nie jest rocket science, o czym rozmawiamy, tak? To jest dość oczywiste, że obrazki pójdą w świat, Łukaszenka to wygrywa propagandowo, Polska przegrywa. Czemu choćby tych kobiet i dzieci nie można było przyjąć, mówimy o w sumie niewielkich liczbach? Co uważasz, że zdecydowało tak na twojego nosa? Myślę, że po pierwsze decydowało przekonanie, że naprawdę jesteśmy pod gigantyczną presją. Aha. I musimy prowadzić bardzo twardą politykę. Po drugie decydowały oczywiście też kwestie polityki wewnętrznej. To myślę, że to nie jest nic zaskakującego. Polityka zagraniczna wszędzie jest trochę funkcją polityki zagranicznej. I zdecydowało wysłanie sygnału do Polaków, że my twardo bronimy granicy, nikogo nie wpuszczamy. No tworzymy to antemurale, czy nie wiem, czy Christianitatis, ale antemurale europeis, czy można sobie tę nazwę wymyśleć. Tak, więc oczywiście zdecydowało. I to był błąd. Zresztą ja o tym też mówiłem, że uważam, że należało właśnie być może dokonać przynajmniej jednego takiego moratorium, przyjąć te kobiety, przyjąć te dzieci, postawić kamery, pokazać, że my dokonujemy w tym momencie jednorazowego aktu humanitaryzmu. Właśnie z tego względu, że jesteśmy inni niż reżim. Jednorazowego. Jest ambitny, ja muszę to nie, ale słuchaj, już pewnie przyjmiemy kobiety i dzieci, nagle się okaże, że nie będzie tych mężczyzn, bo reżim przerzuci kobiety i dzieci, to będą na tą granicę napierały. Ale musisz ich puszczać, mówimy o tym, że to już w Polsce. No,
Tak, tylko jeśli ma szczelną granicę, to myszy nie prześlizgnie. No nie, no jasne, tylko żeby budowa tej szczelnej granicy i jej uszczelnienie trochę czasu zajęło. No, pamiętajmy, że to nie jest granica, jak wejście do księgarni, że tutaj jest... Też można uszczelnić. Że my tutaj staniemy we dwóch, w tych drzwiach i powstrzymamy napór, prawda? Chociaż nie wiem, czy my akurat we dwoje damy radę. No, ale znajdziemy... Kobiety i dzieci. Kobiety i dzieci damy, ale jak będziemy mieli uchodźców na przykład, wiesz, no... Uchodźców bardziej, z baru obok. Myślę. Baru obok, prawda? To ci imigranci z baru obok mogą przeżyć ten kordon, prawda? I nas tutaj kordon sanitarny przebił. Więc ta granica wygląda trochę inaczej. No, to są lasy, bagna, tak? No, to nie jest tak prosto, żeby ją uszczelnić. Co nie zmienia faktu oczywiście, że błędem było to, że zareagowaliśmy dopiero w momencie, kiedy ci imigranci się pojawili, czyli działaliśmy reaktywnie. A przecież pamiętajmy, że pierwsi imigranci pojawili się na Litwie. To był co, początek czerwca, czy może już końcówka maja. No, w każdym razie mieliśmy 2 miesiące na to, żeby się przygotowywać, a było rzeczą oczywistą, że skoro Łukaszenka prowadzi atak na Litwę, skoro o tym mówią litewskie władze, no to za chwilę musi zaatakować Polskę, no bo dlaczego ma tego nie robić? No więc oczywiście, trzeba było zadziałać 2 miesiące wcześniej i być bardzo mocno przygotowanym. Tylko też jednak ja uważam, że narracja, która pojawiła się powiedzmy nie wiem, w części mediów czy w części środowisk właśnie oskarżająca Polskę o to, że jest zbrodnicza, niehumanitarna, no, też pomaga propagandzie łukaszenkowskiej. To znaczy ja bym w tym wszystkim krytykując widział trochę więcej pewnego rodzaju wyważenia, pewnego stonowania emocji. Możemy się nie zgadzać z tym, co robił rząd. Jak mówię, no ja też wymieniłem przynajmniej w tym momencie 4 czy 3 elementy, które uważam zostały źle rozegrane. Mam nadzieję, że się nie wyrzucą z TVP. Dokument coś na... Dużo ryzykujesz. Boże stary, najwyżej ucieknę do Niemiec. Okay. Chyba, że Niemcy w międzyczasie granicę uszczelnią, także muszę sprawdzać. Ze względu na tych, którzy są tutaj... Poproszę o azyl na Kreuzbergu. Bo Polska nie uznaje segregacji sanitarnej, więc mogą faktycznie uszczelnić tę granicę. Na Odrze. Zgadza się. I na Nysie Łużyckiej. No. W związku z tym jakby uważam tak, że takie bardzo mocne atakowanie, nie wiem czy rządu, bo też jednak uważam, że w takich sytuacjach, które się wydarzają, no jednak mówmy bardziej o instytucjach państwa polskiego niż o rządzie. Bo oczywiście rządzą konkretni ludzie, to jest jasne, ale w momencie, kiedy trwa kryzys, to może poczekajmy chwilę z rozliczaniem tego czy tamtego rządu. Mamy dobre tradycje tego, jak się szybko rozliczało, prawda, sanacje i tak dalej. Wiemy, mamy tendencję do tego, żeby przy nadarzającej się okazji naszemu współrodakowi wbić się kierę w plecy, prawda? Ale ja jednak bym tutaj patrzył bardziej przez pryzmat instytucji, a nie konkretnej partii takiej czy owakiej. Też tak, błędy zostały popełnione, natomiast, jak mówię, ja nie widzę tutaj też, bo to jest tą sprzeczność, ludzie, nie ludzie, prawda? Uważam, że uszczelnianie granicy, na czym ono powinno polegać, bo ja chciałem powiedzieć, może się za bardzo rozwodzę. Otóż poza oczywiście wziąłeś ślub, więc jeszcze dajmy chwilę. A, nie, ja nie mogę, wiesz, ja jestem prawicowcem. Ja wiem, że prawicowcy lubią się rozwodzić, tak. Ale lubią w tym środowisku. Unieważniać małżeństwo, to jest tak. To prawda, ale ja zamierzam być hipsterem wśród prawicy, okay. Ani nie unieważniać, naprawdę ofowy. Ale czy rozumiem, że poza zamknięciem granicy Unii Europejskiej fizycznym, konieczna jest o wiele skuteczniejsza walka z mafią przemytniczą. No bo to jest właściwie mam wrażenie, że zaczyna się tworzyć w Europie pewnego rodzaju struktury równoległe, mafijne, które czerpią gigantyczne zyski z przemytu tych ludzi, którzy tych ludzi wykorzystują w drastyczny sposób. To zupełnie, słuchajcie, obok, jeżeli mogę małą, nie wiem czy mamy czas, tylko moment. Chciałbym pogadać o książkach, ale dobra. Spokojnie, to twoje książki, więc... Dobra, to nie, książki zaczynamy. Pogadajmy o polskiej prawicy, to jest bardzo ciekawy temat. Zasługujący na osobny reportaż, uważam. Tak jak ja z tobą rozmawiam. Polska prawica. Tak, zwłaszcza hipster prawica, ale hipster nie tylko. Prawicy. Tak, hipster wiesz, prawicy. Dwa pokolenia, tu Wittstein, młody, Wittstein, stary, ja myślę, bo o czym pisać. A może razem dwugłos taki? Słuchaj, no dobrze. Prawy sierpowy, lewy sierpowy. Rozdział mój. Tak jest. Lewy prosty, prawy sierpowy. Dobrze. Słuchaj, Tomku. Z książki powinna wylewać się krew. Bo padło. Chciałbyś skonkludować? Bo... Tak, ostatnie. Powinno się walczyć z mafią przemytniczą, powinno się przygotować szeroko zakrojoną mimo wszystko kampanię informacyjną. Wiem, że może śmiesznie brzmieć informacją o tym, żeby nie wyjeżdżać, ale jednak, żeby takie działania przeprowadzić. I jest to możliwe chociażby za pośrednictwem mediów społecznościowych. Naprawdę każdy migrant, tudzież uchodźca ma telefon komórkowy.
I to bynajmniej nie jest coś, co go dyskwalifikuje, bo słuchanie o tym, że najeżdżają nas bogaci migranci, bo mają Samsunga Galaxy i buty. Tak. Z jakimś absurdem, bo naprawdę w wielu miejscach na świecie, gdzie byłem, mogło nie być bieżącej wody, mogło nie być prądu, niemalże prawie niczego, a każdy ma telefon. Więc każdy ma telefon i to jest jego podstawowa rzecz. Więc to jest pieprzenie generalnie, że to, że ktoś ma smartfona, to jest bogate, to jest kłamstwo. Ale ponieważ ludzie mają te urządzenia, to można chociażby za pośrednictwem tym prowadzić kampanię informacyjną. Po trzecie, trzeba większe środki kierować jednak na pomoc rozwojową i pomoc humanitarną. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uleczyć całego świata i odbudować całego świata, ale chociażby w tureckim Kurdystanie są cały czas przecież obozy dla uchodźców, w których znajdują się między innymi jezydzi. I a propos, pytałeś o ksenofobiczną prawicę, no więc pomaga jedna z organizacji, które tam pomagają, między innymi wśród jezydów, jest Orla Straż, która jest organizacją, powiedziałbym, raczej prawicową, czy nawet skręcającą w stronę prawicy tej narodowej. I Orla Straż od lat tam pomaga. Rozmawiałem ostatnio z ich szefem, który opowiada, że teraz w tych obozach on już spotyka dzieci, które nie znają innego świata niż świat tylko i wyłącznie obozu dla uchodźców. Bo oni tam trafili wokół między 15, no to powiedzmy, znaczy ich mamy, tak, urodzili się, no to całe ich życie to jest życie w obozach dla uchodźców. Więc niewątpliwie tam jest potrzebna ogromna pomoc. Tylko dlatego ja uważam, to jest oczywiście już ta wielka polityka, że powinno być przeniesienie z dyskusji na zasadzie, jak asymilować migrantów, możemy przyjąć, na przeniesienie płaszczyzny. Nie. Nie będziemy wtedy przyjmować, ale będziemy pomagali tam. Będziemy starali się walczyć z mafią przemytniczą, żeby zamykać te straszne szlaki, chociażby przez Afrykę Północną. Będziemy odbudowywać, będziemy informować. Pójdźmy w tą stronę i tam pomagajmy. I ja też wreszcie nie uważam, żeby to było super etyczne. Na zasadzie, o, super, że do nas przyjadą, bo to jest taki argument. Nie, przy tam nie przyjeżdżają. Biedni przyjeżdżają świetnie wykształceni lekarze. To jest często argument bardziej z lewej strony. My na tym zyskamy. Okej, okay, ja wiem, że oni przyjeżdżają. Tylko to, że my zyskamy, jest moim zdaniem też nieetyczne. Bo kto straci? Ano stracą ich społeczności, stracą ich ojczyzny. To jest pytanie, czy ludzie indywidualnie mogą wybierać swój los, czy przynależą do swojego narodu i de facto muszą wybierać los swojego narodu. No nie, wiesz, myślę, że decydujemy indywidualnie, ale bardzo wielu z tych ludzi chciałoby zostać się budować. Tak samo jak przyjmujemy Białorusinów, którzy i bardzo dobrze im pomagamy. Tylko jak ja z nimi rozmawiałem, to wielu tych Białorusinów jednak wolałoby swoje umiejętności, nie wiem, chociażby w branży IT, wykorzystywać u siebie w kraju. Niekoniecznie w Warszawie. Nie mają takiej możliwości. Są prześladowani przez reżim w ten czy inny sposób. Mają tylko jedno życie. Tomku, trochę nawiązałem do tego i byli tacy ludzie, którzy właśnie postanowili indywidualnie realizować swój los za granicą. Piszmy o tym wymazane granice, most na Czeremoszu, prezydent Mościński i cała elita II Rzeczpospolitej, sanacja, o której rozmawialiśmy, przekracza granice z Rumunią. Byłeś tam, tak? Byłeś tam kilka lat temu, pisałeś o tym właśnie w książce, która jest też dzisiaj, bardzo Wam polecam, bo Tomek przejechał także przez bagna i lasy, które były granicami II Rzeczpospolitej. Czy mógłbyś spróbować, bo też jakby charakterystyka tej książki jest taka, że mają Państwo opis ogólny granic, które Polska wtedy miała, ale jednocześnie są ciekawe historie związane z poszczególnymi miejscami, granicami. No między innymi jest ta taka egzotyczna dla nas dzisiaj granica polsko-rumuńska. Czy mógłbyś pokusić się jakby opisanie tego momentu, w którym coś się kończy, tak? Znaczy kończy się de facto państwo polskie, elity uciekają, to jest przedstawione jako Zaleszczyki, symboliczna ucieczka, która służyłaby propagandowo do dyskwalifikacji II RP i sanacji. Po pierwsze, jak to, można to też zobaczyć w filmie Tomek na granicy bodajże, tak się nazywa. Spodobało mi się, to jest chyba na VOD do zobaczenia w TVP. TVP tak, jeśli Państwo, po tym spotkaniu już będzie zdjęte, nie wiem. Bardzo mi się spodobał tytuł, bo Tomek na granicy, takie trochę nawiązanie do Alfreda Szklarskiego, tak, wrażenie. Tak, to było puszczenie oka, oczywiście, tak. A czekamy na kontynuację kolejnych Tomków. Czy mógłbyś jakby zrekonstruować z jednej strony trochę ten geograficzny, a z drugiej strony historyczny obraz tej drugiej RP, no bo opisujesz granicę drugiej RP i jakby symboliczny koniec drugiej RP de facto na tym moście, tak? Znaczy potem już jest okupacja niemiecka, radziecka. Jakby jak to ty widziałeś i jak to zrekonstruowałeś, jak to jest rekonstruowane historycznie? Ten taki krytyczny moment, w którym de facto następuje koniec państwa polskiego, tego 14, między 14 a 17 września, tak? Tak, znaczy przede wszystkim w takiej warstwie stricte materialnej, no to w zasadzie tych pozostałości nie ma, bo nie istnieje
przede wszystkim most, przez który opuszczali Polskę, najwyżsi przedstawiciele II Rzeczypospolitej, też częściowo polskie wojsko. Tego mostu już nie ma. On został zburzony, obok jest nowy most nad Czeremoszem, aczkolwiek pozostały ruiny strażnicy Korpusu, Straży Granicznej, potem Korpusu Ochrony Pogranicza, budynek, który był świadkiem tych wydarzeń. On jest tak dosyć mocno ukryty w zaroślach, ale cały czas można go zobaczyć. To jest jeden z takich materialnych świadków historii. Oczywiście dzisiaj kompletnie nie ma poczucia tej graniczności, ponieważ tam już nie ma w ogóle granicy, ponieważ znajdująca się po drugiej stronie Bukowina została włączona do Ukrainy. Dzisiaj to jest granica dwóch rejonów Ukrainy, tak, no, de facto w dużej mierze Chałyczyny, czyli Galicji. To nie jest jednostka administracyjna, powiedzmy kulturowo, historyczna. I to jest jedna część, po drugiej stronie właśnie jest Bukowina, także przejeżdżając ten most jednak przenosimy się w dwa różne rejony. Zresztą do Bukowiny w istocie nosi sobie prawa Rumunia. Do Bukowina nie była historycznie zawsze zjednoczona i wchodziła potem w skład państwa rumuńskiego, nie w skład państwa ukraińskiego, także gdzieś ta pograniczność przetrwała. Ale tam jest inne ciekawe miejsce, które mnie jeszcze bardziej jakby poruszyło. To jest pałac rodu Krzysztofowiczów Jaruzelskich, daleko skoligaconych z generałem. Zresztą niedaleko urodził się Cybulski. Tego pałacu. I ten pałac cały czas stoi. W nim, jak na to wskazują zapiski, ostatnią noc spędził prezydent Ignacy Mościcki. Czyli noc z 16 na 17 września. On tam był goszczony. Oczywiście wiemy coś o tym, jak to przebiegało? Tak, znaczy wiemy z relacji świadków, że on tak naprawdę jeszcze nad ranem nie było informacji o tym, że Sowieci wkraczają, że robią takie postępy. Grał w kartę. Tak. Tam jeszcze była atmosfera taka, że za chwilę wejdą Anglicy i Francuzi i losy się odwrócą. Więc on jest w tym pałacu, dostaje informację, że Sowieci wkraczają. W związku z tym zostaje podjęta natychmiastowa decyzja o ewakuacji. Załucza do Kut jest tam, nie wiem, około 30 km, także oni to byli właśnie w stanie tego dnia przyjechać. Także nerwowe pakowanie się, wyjeżdżamy, opuszczamy granicę Rzeczypospolitej. Ciekawa jest historia samego pałacu, bo dzisiaj w tym pałacu mieści się sierociniec dla dzieci niepełnosprawnych, do którego zresztą w latach 80. trafiały również dzieci, które ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu, także no niektóre naprawdę w bardzo ciężkim, bardzo poważnym stanie. Zresztą, i dlaczego to mówię? Dlatego, że ten sierociniec, czyli na lata 90., początek lat 2000, no, dramatyczne warunki, w jakich te dzieci przebywały, niedożywione, absolutnie bez żadnego leczenia, śpiące często na betonowej podłodze, przywiązywane do łóżek, no, po to, żeby... Mówisz o Świątyniu, tak? Tak, to jest właściwie pod Świątynią. To jest, Załucze jest koło Świątynia. Świątynia jest pod miasteczkiem, Załucze jest obok. Tak, tam bardzo wzruszające. Tak, i tam zaczynają pomagać polskie misjonarki, siostry Szarytki, które tam jako pierwsze zaczynają nieść pomoc. Potem zostają de facto wyrzucone, bo też okazuje się, że dary, które trafiają z Polski, są defraudowane. Potężny skandal korupcyjny. To się dopiero tam około, teraz nie chciałbym już skłamać, ale około roku 2008-2009 ten impas zostaje przełamany. Tam po prostu wielka akcja policyjna i udaje się ukrócić te korupcyjne praktyki. Natomiast siostry jednocześnie jakby przygotowały grunt pod działalność innych organizacji charytatywnych, już świeckich. Pan to tam też są siostry ukraińskie dzisiaj wśród Szarytek, które też tam pomagają. Już nie tak bardzo jak wtedy, bo aż ta pomoc nie jest tak potrzebna. Tam byłem w tym sierocińcu, teraz to naprawdę wygląda no bardzo dobrze. To jest, w sensie to jest miejsce oczywiście dla dzieci, to jest bardzo przykre, no bo one są bardzo chore, to jest poruszające, ale są w godnych warunkach, tak, absolutnie. Natomiast dlaczego to mówię? Tego, że też pokazało to, że jakby w tym miejscu, które każe nam się tylko i wyłącznie z polską historią, prawda? Z polską arystokracją, z polskim prezydentem, ostatnie miejsce i tak dalej, zaczyna służyć dzisiaj tak naprawdę ukraińskim dzieciom. A w momencie, kiedy państwo ukraińskie jest słabsze, nie jest w stanie do końca się wywiązać ze swojej funkcji, też Polacy wspólnie z Ukraińcami pomagają, bo to jest też ważne, że nie tylko tak, że Polak przyjeżdża, to pracowamy z tym cywilizowani, tym murzynom ukraińskim, czy zrobimy, tylko oni jakby wspólnie
potem jakby z wolontariuszami ukraińskimi, to miejsce starają się podnieść z kolan. Więc to też taka bardzo organiczna współpraca na tym takim najniższym możliwym poziomie, po prostu właśnie międzyludzkiej pomocy. Także dla mnie to, co wydarzyło się, ta historia tego pałacu jest też w pewnym sensie historią właśnie polsko-ukraińską. Mm. Tego, jak na poziomie bardzo międzyludzkim można budować więzi polsko-ukraińskie. Ja też mam wrażenie, że my często, wrócimy do dużego dyskursu, tej wielkiej polityce, rozmawiamy o Ukrainie, trudności historyczne, spory, prawda, jak tutaj przezwyciężyć tą historię, czy się na siebie obrażamy, czy się nie obrażamy. A okazuje się, że na poziomie takiej właśnie współpracy, na poziomie jednostek, to jest jak najbardziej możliwe, takie współdziałanie właśnie Polaków z Ukraińcami po to, żeby po prostu komuś pomóc. I to wszystko w murach pałacu należącego prawda, polskiej arystokracji. Także wydaje mi się, że to jest taka naprawdę budująca puenta polsko-ukraińskiej historii. To jeszcze nie jest puenta naszej rozmowy. Chciałbym Państwa, bo tak, ja mam do Tomka bardzo dużo pytań, ale chciałbym zadać 2-3, ponieważ jednocześnie chciałbym dać Wam możliwość, wiem, że książka jakby nie jest to premiera książki, co o tyle ułatwia sprawę, że nie jestem inną osobą poza autorem, który ją czytała. Także jeśli Państwo macie pytania, proszę się zgłaszać. Ja obiecuję, że dopuszczę do głosu. Sygnalizuję to już teraz po to, żeby sobie to zawczasu zaplanować. Chciałbym się jeszcze dopytać, bo mam takie poczucie, że ta wschodnia granica jednak zajmuje większą część i książki, i Twojego serca. To widać jakby po sposobie, w jaki się odnosisz do Husulszczyzny, ale też do przemytników na granicy ówczesnej białorusko-radzieckiej. Jest tam dużo ciekawych wątków. A chciałbym się zapytać, bo jest taki symboliczny, bym powiedział, miejsce i symboliczny cytat, który sobie wypisałem. Jest wieś Hurby, czyli miejsce pamięci o bojowcach UPA, które jednocześnie jest miejscem niepamięci o wymordowanej tam polskiej wsi w czasie rzezi wołyńskiej. I rozmawiasz tam z bratem Łuką, który się jakby, opiekuje tym miejscem pamięci o... jest tam w jakimś klasztorze, tak, który jest tam zbudowany. Jest taki cytat, który sobie wynotowałem. Nikt nie kłamie, nie zaprzecza, nie próbuje tej przeszłości rozmywać. Po prostu oddaje ją niepamięci. I ty tam jesteś i jest takie poczucie, że faktycznie to nawet nie jest tak, że się zmaga z jakąś propagandą, że ktoś się próbuje tam przeflancować na jakiś nacjonalistyczny, banderowski światopogląd. Po prostu jakby ta rzeź wołyńska i ci Polacy, którzy byli, ci sąsiedzi, którzy tam byli te 100 lat temu, po prostu nie istnieją. Jak to miejsce pokazuje, w jaki sposób pamięć, którą my mamy, tak? Także pamięć o II Rzeczpospolitej, tak? którą w jakimś sensie opisujesz jakby jej nieistnienie, tak? w tamtej przestrzeni. Jak jesteś w takich miejscach, jak ty myślisz o tym, czym jest to konstruowanie przez ten wybór, tak? Nawet nie manipulacji, ale taki rodzaj wyboru właśnie pamięci i niepamięci. Jakoś bardzo wydawało mi się to symboliczne dla takiej całej budowania narracji historycznej. Tak? Mówisz o tym porozumieniu między Polakami a Ukraińcami, ale po to, żeby Ukraina mogła jakby istnieć ze sobą w jakiś taki sposób niekonfliktowy, to nie muszą tę rzeź wołyńską, tych banderowców, tak jak się ich nazywa w Rosji, ale szczęściowo w Polsce, jakoś trochę z tej pamięci wyprzeć. To znaczy jeszcze inaczej, wypiera się część pamięci o banderowcach. Tej złej pamięci. Tak, tą część jakby ta część ma jakby nie funkcjonować. Przykładem tego są właśnie Hurby, bo tylko żeby Państwu jakby też naświetlić kontekst. Jakby z Hurbami problem polega na tym, że tam obecnie znajduje się takie sanktuarium UPA i tam jednocześnie wokół... Sanktuarium, to jest w ogóle nawet poziom wyżej niż u nas. Tak, tam jest sanktuarium, to naprawdę wygląda na sanktuarium. I jest od 1944, tam dochodzi do chyba największej bitwy pomiędzy oddziałami UPA a NKWD. I właśnie z tego względu tam znajduje się ten pomnik, to sanktuarium. Natomiast kłopot polega na tym, że nazwa Uroczysko wzięła się stąd, że tam wcześniej była polska wioska Hurby, która została w roku 1943 praktycznie w całości wymordowana w wyjątkowo okrutny sposób. I tam będąc na miejscu nie ma żadnej informacji na ten temat. Nie wiem, nie ma jednej tabliczki, nie ma kawałka krzyża, nie ma nic, co by świadczyło o tym, co się wydarzyło w 1943. I właśnie rozmawiając ze wspomnianym mnichem Łuką, ja go pytałem i na pytanie właśnie, co tu było wcześniej, on pytał, że wioska, co się z nią stało, zniknęła. A dlaczego zniknęła? No, zniknęła, nie wiem. I oczywiście ja mógłbym, być może mnie okłamywał, chociaż
to moje osobiste przekonanie, mogę się mylić, ale wydawało mi się, że nie kłamał, że on po prostu naprawdę tej historii mógł nie znać. I faktycznie bardzo wielu młodych ludzi na Ukrainie, bo on był też młodym człowiekiem, nie zna tej historii. Pomyślałeś, że tak w Polsce? Ile jest miasteczek galicyjskich, gdzie 80% to, już nie mówię o Łodzi, tak, ale wiesz, czy trochę nie jest tak, że być może nie zawsze, to nie jest tak, że my się musimy czuć odpowiedzialni, ale że jest jakieś takie wyparcie. No właśnie, ja nie uważam, że w Polsce było aż takie wyparcie. Uważam, że w dużej mierze tę historię udało się przerobić. Na poziomie lokalnym, nie wiesz, na poziomie gazety wyborcza pisze o Jedwabnym. Nie, no jasne. Wiesz co, wydaje mi się, że bieżąc gdzieś po Polsce, wydaje mi się, że tych miejsc upamiętniających, oczywiście mogło być ich więcej, to jest jasne, ale to nie jest tak, że mamy jakiś dramatyczny problem z rozliczaniem swojej przyszłości. Gdybym miał szukać przykładu, to ja bardziej powiedział w sumie się wyklętych, zapytałbym się, co myślimy o Burym, który jest postacią zbudzającą. No tak się to będę biało usi. Bardzo duże, duże kontrowersje, marsze Bureków, też był żadnym w Hajnówku, w Hajnówce, które, jeżeli nie, no przepraszam sobie, które jakby zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie rozpalają konflikty narodowościowe. Natomiast nie wydaje mi się, żeby dzisiaj w Polsce istniał taki problem właśnie masowego przemilczania historii. Zapomnienie, tego, bo przemilczanie brzmi trochę jak świadomy wybór, a to bardziej chodzi o zapomnienie, o taki brak świadomości, że wiesz, jak rozmawiamy też o drugiej Rzeczpospolitej. Dla mnie, powiem Ci, największym nieobecnym Twojej książki właśnie byli Żydzi, bo oni się znaczy nie pojawiają. Zastanawiałem się, czy to wynika z tego, że po prostu jako reporter nie miałem z kim porozmawiać, tak, z przyczyn oczywistych, czy trochę wynika z tego, że my to mamy jakby drukowane, że w takim Pińsku prawdopodobnie to nie Ukraińcy, nie Białorusini, nie Rosjanie, tylko właśnie Żydzi stanowili większość. I większość tych miasteczek i galicyjskich, i tych bardziej na wschód, to po prostu w tych miasteczkach dominowała ludność żydowska. I ona nie pojawia się ani w opowieści ukraińskiej, ani w opowieści polskiej w tych wspomnieniach, ani w jakichś dzisiejszych wspomnieniach o tym, czym była Rzeczpospolita. Tak? Znaczy, jakby trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że tam istnieli ludzie, którzy wcale niekoniecznie poczuwali się do jakiejkolwiek polskiej tożsamości, stanowili bardzo odrębną narodowość. No i oni naprawdę są wymazani. Tak jak ta granica, o której mówisz, która bardzo w niewielu miejscach nabiera jakichkolwiek fizycznych jakby walorów. Tak? Wiesz, a ja bym powiedział, że właśnie oni są bardziej wymazani na dawnym wschodnim pograniczu. Mhm. Wydaje mi się, że... A chyba tam było oczywiście gro tych miasteczek. Natomiast na terytorium dzisiejszej Polski, no ja nie odnoszę wrażenia, żebyśmy mieli jakiś systemowy... Mówię słowo obecnie. Możemy pójść do Adewki i dostać Żyda z Grosiny. Nie, nie o to chodzi. No. Tak, i karpia. True story. Tak, można dostać. Można, tak. Dawno nie byłem w Anatece, no muszę się wybrać, nie dostał. W takim razie karpie po żydowsku przy okazji. No. Natomiast nie uważam, żeby dzisiaj żydowska przeszłość Polski, to, że Żydzi stanowili integralną część obywateli Rzeczypospolitej II, wcześniej część tych terenów, które wchodziły w skład pierwszej Rzeczypospolitej, żebyśmy u nas był gigantyczny problem, nie powiedziałeś, nie wymazywania, tylko przemilczenia, żeby to był gigantyczny zapomnienia, problem zapomnienia. Tak, bo to nawet nie wynika z jakiejś złej woli, tylko po prostu z takiego trochę braku świadomości. No. Bo na Ukrainie, jak ja rozumiem Twoją tezę, to że to jest takie symboliczne miejsce, które pokazuje, że jakby w jakimś sensie Ukraińcy są skazani na to, żeby te zbrodnie zapomnieć i że jest rodzaj, mimo że Ty starasz się rozmawiać z takiej pozycji bardzo sympatycznej, masz jednak rozmówców, którzy bardzo do siebie się pozytywnie odnoszą. Zakładam, że to nie byli wszyscy, nie wszystkich musiałeś ująć w książce, ale że trochę to jest tak, że ta historia Ukrainy, o której mówimy, że mamy takie teraz świetne relacje i budujemy wspólną, jakieś tam wspólne przedsięwzięcia, czy nie jest tak, że oni są skazani na to, żeby tę pamięć budować właśnie na otwartej kontrze wobec wspólnej historii, bo ta wspólna historia oznacza, że Polska ich zdominowała, a oni potem nas mordowali, no jakby siłą rzeczy, a potem my ich wysiedlaliśmy i że w sumie przemilczenie wydaje się być może nawet sensowną strategią. Znaczy, nie uważam, żeby do końca Ukraińcy byli na to skazani. No jednak są, są możliwości odwoływania się do, nie wiem, chociażby kampania kijowska, zdobycie Kijowa. A potem jest zdradzili, tak? Potem jest zdradzili. Jak mówił Piłsudski, bardzo pana przepraszam. Nie no, tak było. Natomiast, nie no, natomiast myślę, że absolutnie nie jest jakiś potencjał do tego, żeby budować gdzieś wspólną historię. Możemy sięgnąć nawet do wieku XVII, do Unii Hadziackiej. No, już... było parę powstań. Było, nie no, było czy parę powstań, była ugoda parejsławska, ale to nie znaczy, że Polacy, że my jesteśmy z Ukraińcami... Jak powiedziałeś, Czerń no. To po Unii Hadziackiej jeszcze no. Się uaktywniła. Ale nie widzę absolutnie powodu, do których mielibyśmy być skazani na to, żeby być skonfliktowani z Ukraińcami.
I co więcej, wcale też nie widzę konieczności takiej, żebyśmy musieli za wszelką cenę zbudować wspólną opowieść historyczną z Ukraińcami o tym, co wydarzyło się w połowie, w 1943-1944 w trakcie rzezi, bądź ludobójstwa na Wołyniu, jak część w Polsce osób, czy parlament uważa. Natomiast to nie jest tak, że ta przyszłość nas jakby determinuje i właśnie być może to dla mnie było w tej książce ważne, żeby pokazać właśnie, że nie, no, że pomimo tej trudnej historii, pomimo tego, że nawet na Ukrainie ta historia jest przemilczana, że to może nas boleć, to są pola do współpracy. Wiadomo, że ja przyjeżdżając do Chłub i widząc, że nie ma tam żadnego upamiętnienia Polaków, co więcej widząc tablice informacyjne, które pokazują ciągłość walki narodowo-wyzwoleńczej w zasadzie Ukraińców od nieszczęsnych Chłub w 1944 po dzisiejszą agresję Rosji na Donbas, to oczywiście, że mnie to jakby trochę boli. Szczególnie, że ja z tej książki tak miałem okazję być na froncie na Donbasie, byłem tam z batalionami ochotniczymi. Co więcej, będąc tam dziennikarzem, byłem w batalionie o nazwie OUN. Prawda? Tak, OUN, czyli Organizacja Ukraińskich. No, to słowa Ukrainie, którzy nasi politycy wołali na Majdanie, też nie jest takie całkiem niewinne, prawda? Z tego punktu widzenia. Tak, natomiast najciekawsze, mam wrażenie, że świadomość członków batalionu ochotniczego OUN na temat generalnie tego, co robiła UPA, była też raczej niewielka zasadniczo. I powiem szczerze, ja przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy będąc w tym batalionie rozumiem, że Ukraińcy po prostu walczą w tym momencie o swoją wolność i walczą o potencjalnie niepodległość swojego kraju. Skończyło się na zajęciu części obwodów ługańskiego i donieckiego, ale nikt nie wiedział, czy nie skończy się na zajęciu, nie wiem, całej wschodniej czy południowo-wschodniej Ukrainy. I do czego zmierzam? Że w związku z tym to nie jest tak, ja widząc te tablice oczywiście mogę czuć się oburzony, ale uważam, że można tym przejść do porządku. Znaczy, można ponad tym budować dzisiaj relacje polsko-ukraińskie. Czyli musimy być zrozumiali, że to im jest potrzebne. Tak, ale one też, pamiętajmy, że Ukraina też się mierzy ze swoją historią. Przecież te flagi tak naprawdę czerwono-czarne, czyli flagi banderowskie, urywają się dokładnie na granicy II Rzeczypospolitej na rzece Zbóż, która dzisiaj jest jednocześnie granicą obwodów, po jednej stronie Rzymską, a Tarnopolski, tak? Tarnopolski, a po drugie jest chyba obwód już teraz, no nie wiem, Chmielnickie, nieważne. W każdym razie tam się kończy zachodnia Ukraina, zaczyna się centralna Ukraina. Jak się przekroczy rzekę Zbróż, to znikają czerwono-czarne flagi. Pamiętajmy, że na wschodniej Ukrainie tych zachodnich wyzywa się od banderowców. Zresztą opowiadam historię bojków, którzy zostali wysiedleni z terenów dzisiejszych Bieszczad i po korekcie granic z początku lat 50. i trafili pod Odessę. I oni wspominają, że przez lokalną ludność byli wyzywani od banderowców. Że to są banderowcy, mordercy generalnie i ukraińska nacjonalistyczna dzicz. Tak mniej więcej ich traktowano. Więc Ukraina jest też bardzo podzielona. Ukraina szuka swojej drogi. I oczywiście ja uważam, że Polska powinna jasno mówić. Nie, my uważamy inaczej. Uważamy, że ukraińska powstańcza armia, właściwie OUN, ponosi odpowiedzialność za dokonanie rzezi na Wołyniu. I ona w tamtym okresie no, była emanacją jakiejś państwowości ukraińskiej. Wy się zgadzacie, okej, my możemy się o tym dyskutować najbliższe 30 lat, ale to nie jest powód, żebyśmy w innych sferach sobie nie pomagali. To nie jest powód, żeby w Świątyniu nie pomagać dzieciom, czy to nie jest powód, żeby w dawnym obserwatorium astronomicznym Biały Słoń na górze Popiwen w Czarnochorze, polecam, jedno z najpiękniejszych miejsc naprawdę, w których byłem, w ruinach tego obserwatorium dzisiaj działa polsko-ukraińska stacja ratownictwa górskiego. Tam pełnią służbę ratownicy ukraińscy, ale którzy współpracują z grupą bieszczadzką GOPR-u. Co więcej, teraz w zeszłym roku rozpoczął się kompleksowy remont tego obserwatorium i tam ma powstać polsko-ukraińska placówka, stacja badawcza, tworzona we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku. I chórby, i to, co będziemy mówili o kwestii UPA, nie powinny stanowić bariery do tego, żeby tam powstała placówka badawcza, żebyśmy się zajmowali politycznie. Ponieważ to jest książka o historii, ale też nie chciałbym, żeby ta książka pokazywała, że historia nie determinuje naszej przyszłości. Żebyśmy nie przywiązywali jednak do historii nadmiernie. To w sumie ciekawe, co mówisz, biorąc uwagę, w czym napisałeś. Wydaje mi się, że historia paradoksalnie w dużym stopniu kwestią wyboru. I przez długi czas dokonywaliśmy wyboru, żeby ta historia zła nie dominowała nad pewną wizją relacji polsko-ukraińskich. Tak? Taka wizja, która on w PiS-ie symbolizował Lech Kaczyński,
Wydaje się, że dzisiaj na prawicy trochę inne nastroje zaczynają brać górę. Natomiast wspomniałeś Odessę i chciałbym na moment przeskoczyć, zanim Państwu oddam głos, bo mam jeszcze dwa pytania, ale jedno może zadam na sam koniec naszej rozmowy w ogóle. Biorąc pod uwagę, że no, nie można wykluczyć takiej już otwartej inwazji rosyjskiej. Biorąc pod uwagę, że może być uderzenie z Białorusi, to niemalże tak. Agresji rosyjskiej na Ukrainę w najbliższych tygodniach. Chciałbym zapytać o Odessę, bo to jest w sumie bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że ty jadąc tam, walcząc z imperializmem rosyjskim, tropiąc ten imperializm i jego przejawy, zderzasz się czasem z taką Abchazją, czy właśnie z taką Odessą. Mówię teraz o granicach marzeń, tak, w poprzedniej książce. I w tej Odessie, takim imprezowym mieście, takim, to jakiś striptease, to jakieś, piszesz, droga wódka, impreza i tak dalej. Ludzie po pierwsze się pytają, ale z czym ty w ogóle tu wyjeżdżasz, z jaką polityką? A po drugie masz rozmówców, którzy traktują tę zachodnią Ukrainę jako taki rodzaj zaścianka, że tu nam narzucają ten język, z kim ja się w ogóle dogadam. My tu po rosyjsku, otwarty port, kosmopolityzm. Czy miałeś takie poczucie, no i jest cała ta historia oczywiście tych ludzi, którzy spłonęli w tym wieżowcu, prawda, w tamtym czasie, o których ty piszesz, spotkasz się z bratem jednego z tych ludzi, którzy tam zginęli. Czy ty masz takie poczucie, że ten taki obraz, który mamy, że jest rosyjska propaganda, wielkoruska i jakby w cudzysłowie dobry mimo wszystko nacjonalizm, w takiej Odessie trochę jakby traci rację bytu? Znaczy, że tam można zrozumieć, nie mówię tylko w Odessie, ale w tych miejscach takiego trochę pogranicza, tak? Że można zrozumieć, że nie wiem, w takiej Abchazji w jakimś sensie to Gruzja stanowi, tak? Tak, nasza ukochana Gruzja stanowi zagrożenie, a w takiej Odessie to ci w sumie egzotyczni ludzie z zachodniej Ukrainy są czymś obcym. Znaczy, że dla nich faktycznie to nie znaczy, że oni wybierają tożsamość rosyjską, tak? Bo ciebie ci rozmówcy przekonują, że oni wcale nie chcieli do Rosji, tylko chcieli zachować pewnego rodzaju Odessa to Odessa, tak? Zachować pewien rodzaj takiej odrębności, który trochę się nie mieści w takim prostym nacjonalizmie, że to dla mnie to jest fascynujące, bo oglądanie tych historii, jakby możesz jakby czytać historię na nowo, patrząc na to oczami, jak to musiało wyglądać na początku XX wieku. Że dla wielu ludzi taki prosty wybór między jedną a drugą tożsamością musiał być niezwykle trudny, albo wręcz niemożliwy. Jak ty widzisz tę Odessę? Tak? Jak ty to wtedy odczuwałeś i jak na to patrzysz dzisiaj? Ja tylko na początek chciałem zrobić drobną uwagę na temat nacjonalizmu ukraińskiego, bo też dzisiejszy nacjonalizm ukraiński jest rozumiany trochę inaczej niż to, co my rozumiemy jako nacjonalizm w Polsce. Czyli my przez nacjonalizm rozumiemy stricte odwołanie do kwestii narodu i wręcz etnicznego pochodzenia. Natomiast nacjonalizm ukraiński jest nacjonalizmem bardziej państwowym. To jest podejście państwowców i to myślę, że dosyć często wzbudza pewne nieporozumienia, bo my są Ukraińcy, czyli kolesie z ichniejszego ONR-u, prawda, którzy nam tutaj będą budowali Ukrainę tylko dla Ukraińców. To nie jest tak do końca. Ukraińcy przez naród, nację rozumieją bardzo przynależność państwową. Z tego względu, że tak naprawdę Ukraina dzisiaj buduje po raz pierwszy swoje państwo. Więc ja na to patrzę jednak, mówiąc, oczywiście to inaczej nie ma Ukraińców, Ukraina tylko dla czystej krwi Ukraińców. Oczywiście są, ale w dyskursie mainstreamowym nacjonalizm nie ma takich konotacji jak w języku polskim. Natomiast wracając do Odessy, to Odessa w pewnym sensie jest takim przypadkiem sui generis, no rzeczywiście miasta superkosmopolitycznego, wybudowanego przecież od zera w zasadzie przez Starycę Katarzynę II Wielką, miasta portowego, bardzo otwartego, które miało mocne poczucie historyczne swojej odrębności. No, to jest pewne uproszczenie, jak to zawsze w porównaniach, ale no, troszeczkę przyrównajmy do Gdańska. Szczególnie tego Gdańska z okresu II Rzeczypospolitej, prawda? I tak, oczywiście w Odessie jest takie poczucie. Tak, język rosyjski był tam językiem obowiązującym. To się troszeczkę zmieniło, ale głównym. Ja pamiętam, był moment, to był rok 14-15, niedługo po Majdanie, gdzie w zasadzie zresztą z Tomkiem Lechowskim próbowaliśmy kupić w Odessie gazetę po ukraińsku i nam się nie udało. Były tylko gazety rosyjskojęzyczne. Jak mówię, teraz to się teraz też oczywiście zmienia. Natomiast rzeczywiście, no tak, mieszkańcy Odessy mają pewne poczucie pewnej odrębności, ale myślę, że to jest właśnie charakter młodego, wybudowanego od zera miasta portowego. Być może w pewien sposób to ich uratowało przed krwawym konfliktem, bo przecież no,
dokładnie, spalenie, podpalenie ludzi prorosyjskich demonstrantów w Domu Związków Zawodowych, to było prawie na pewno rosyjską prowokacją obliczoną na to, żeby doprowadzić do takiego konfliktu, żeby po prostu ludzie rzucili się sobie do gardy, żeby stworzyć ferment wystarczający do utworzenia Odeskiej Republiki Ludowej. Zresztą tak się nazywa ten rozdział, to oczywiście nigdy nie powstała. Natomiast... Ale miałeś poczucie, że ten taki właśnie nacjonalizm nawet państwowy, ale trochę importowany jak z zachodniej Ukrainy, tam jest czymś nieprzystającym do końca do tej sytuacji? W Odessie tak. W Odessie tak, natomiast to nie oznacza, że też odróżnimy miasto Odessa, chociażby od okręgu odeskiego, gdzie myślę już, że te wpływy takiego państwowego, nazwijmy to nacjonalizmu, są coraz silniejsze. W Sejmie się wygląda trochę inaczej, no ale też pamiętajmy, że tam też byli Ukraińscy patrioci, przecież to, że doszło jednak do tego starcia, nie wynikało z niczego. Ale faktycznie mieszkańcy Odessy potrafili jakby się porozumieć ponad tymi podziałami i ustalić, że my chcemy zachować naszą Odessę taką, jaką jest, a jak się rzucimy sobie do gardeł, to skończymy w bardzo zły sposób, że musimy się trochę dogadywać. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju mentalność handlowa bardziej, merkantylna, która zawsze zakłada pewne pole negocjacji. Z drugiej strony, też tak nie idealizując, że to wszystko takie piękne, umówmy się, że Odessa jest opowiedziana siecią mafijnych powiązań, po prostu gdzie gigantyczny przemyt. No i krótko mówiąc, było wiele osób zainteresowanych w tym, żeby ta Odessa nie stała się Republiką Ludową, bo inaczej po prostu interesy zostaną wycięte. Powiem ci, przemyt versus czystki etniczne, chyba wybieram to pierwsze. No tak, tylko nie utożsamiajmy zachodnią Ukrainę z czystkami etnicznymi. W sensie. Nie, jasne, bo to się jakby w jakimś sensie nie dokonało, tak? Tylko że wiesz, dla mnie ta Odessa jest ciekawa, jakby oczywiście to tło, które opisujesz tak dalej, no wiadomo, Babel, ta historia, pewnie w dużym stopniu tego już nie ma. Natomiast dla mnie jest fascynujące to, że na przykładzie takiej Odessy widać, jak bardzo dużo masz do stracenia w wielokulturowej przestrzeni, kiedy jakby wchodzi ci nacjonalizm i jakby on w jakimś sensie upraszczając jednocześnie bardzo wiele niszczy. I on może jest potrzebny z punktu widzenia państwa i młodej państwowości szczególnie, ale widać niezwykle jakby naocznie koszty, z jakim się wiążą z tego typu wyborami, jakie tam zachodzą. I że dopóki jest taki rodzaj status quo i takiej nieokreśloności, to w jakimś sensie to bogactwo jest większe i to miejsce jest ciekawsze, niż jakby miałoby być przeflansowane na jedną lub na drugą stronę. No tak, tylko kłopot polega na tym, że brak silnego państwa w naszych realiach w istocie sprowadza się do tego, że tworzy się przestrzeń dla Rosji, dla Imperium Rosyjskiego. Oczywiście, wtedy możemy zastanowić się, okej, to może należało po prostu żyć w tym Imperium Rosyjskim i trudno, przynajmniej byłoby stabilnie, nie byłoby tych wszystkich napięć. To jest być może jakaś cywilizacyjna decyzja. Rzeczywiście, być może to imperium jednak zagwarantowało stabilność i bezpieczeństwo, jak uważa bardzo wielu Rosjan, moim zdaniem. Że Rosjanie wolą, może żyć na niższym poziomie cywilizacyjnym, może nie mają osobistych wolności, ale mają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, które gwarantuje im silne państwo. I Krym. I Krym nasz, rzecz jasna. I Krym nasz. I teraz to nie był wybór Ukrainy, że doszło do wojny na Donbasie. Ukraina została po prostu zaatakowana przez Rosję i próbuje bronić swojej państwowości. W jakim sensie nie ma wyboru? Znaczy Hamburg, Lubeka czy nawet Gdańsk nie są to możliwe, tylko możliwe jest Krym, oczywiście. Suchumi tak, i tak dalej. Tak, tak oczywiście tak. A jednocześnie Ukraina, no oczywiście Ukraińcy poszukują pewnego rodzaju punktów historycznego odniesienia, budują cały czas swoją tożsamość. Mają jednak kraj, który jest bardzo skomplikowany pod kątem tych podziałów wschód-zachód, ludność rosyjskojęzyczna, ukraińskojęzyczna, te wewnętrzne naprężenia, które się w ramach Ukrainy pojawiają. Także to nie jest... Dobrze by powiedzieć, a no właśnie, to trzeba by się po prostu tak dogadać, się tak nie przejmować tą tożsamością i będziemy wtedy mieli tą wymarzoną Odessę. Tylko okazuje się, że w Europie Środkowej po prostu to nie jest za bardzo możliwe, bez czym strefą zgniotu. Co więcej, ja jednak uważam, że do tego, że doszło do tak gigantycznych zbrodni na terenach II Rzeczypospolitej, doprowadziło jej wymazanie. Znaczy w momencie, dopóki istniała Rzeczpospolita, która oczywiście nie była święta, wiadomo, paliliśmy cerkwie, odmawialiśmy praw Ukraińcom, odmawialiśmy praw Białorusinom, Żydom też. Oczywiście, jasne, nie byliśmy państwem idealnym, to jest jasne, ale naprawdę, dopóki to państwo istniało, to na tyle stabilizowało relacje,
że nie dochodziło do masowych zbrodni, masowych mordów. Zniknięcie tego organizmu państwowego doprowadziło do otworzenia puszki Pandory. Jak w Jugosławii, w jakimś sensie. Tylko, że mimo wszystko, oczywiście rozpad Jugosławii był wynikiem procesów geopolitycznych, no ale jednak wewnętrzny, zniknięcie II Rzeczypospolitej no, było wynikiem inwazji dwóch totalitaryzmów. Zresztą pamiętajmy, że to się też zmieniało, ale do właściwie śmierci marszałka to jednak były próby nadawania większej podmiotowości chociażby Ukraińcom, nawiązując do Łodzi. Tam był wojewoda Józewski, czyli wojewoda łódzki i wojewoda łódzki, bo najpierw był wojewodą w Łódzku, potem, i on był bardzo proukraiński, on miał takie pomysły, żeby Wołyń w docelowym wymiarze stał się przyczółkiem nowego państwa ukraińskiego. No, po śmierci Piłsudskiego, wiadomo, dochodzą do władzy siły bardziej nacjonalistyczne, on zostaje odwołany stamtąd i zostaje wojewodą w Łodzi. Także wbrew pozorom nas o wiele więcej wiąże z Wołyniem tutaj w mieście Łodzi, niż mogłoby nam się na pierwszy trochę jak przeniesienie arcybiskupa Rysia z Krakowa do Łodzi. Były dobre transfery. Słuchajcie, chciałbym teraz... Żebyśmy nie skończyli po tym, tak jak skończyła Druga Rzeczpospolita, żeby to wiesz, to niebezpieczne analogii historyczne. Tak. Słuchajcie, chciałbym teraz szybkie trzy pytania więc jeśli pozwolisz, to zbierzemy trzy pytania. Jeśli Państwo macie pytania, proszę bardzo. Proszę się przedstawić i zadać się tak. Nie ma sesji. Ja mam pytanie o Twoją wymarzoną politykę państwa polskiego wobec tych ziem. Czyli co my tam powinniśmy robić? Czy my powinniśmy w zasadzie tam tę polskość, nie wiem, pielęgnować, te pozostałości, czy o tym w jakiś sposób uczyć, czy być tam aktywnym, czy raczej to zostawić, nie wiem, konkretnie Ukraińcom czy Białorusinom, ale też w drugą stronę, co robić z tymi ziemiami, które zostały, tymi granicami, które zostały dzisiaj w Polsce, czyli na przykład o granicy polsko-niemieckiej dawnej. Ja pochodzę z Kwidzyna, czyli z miasteczka Marienwerder niemieckiego. I tam urodziłem się, pierwsze moje wspomnienia są z niemieckiego domu, bo całe to miasteczko przecież zostało poza częścią spaloną przez Sowietów. Ale tam Niemców nie ma. Nie ma na żadnym poziomie, ani w języku, ani poza tą architekturą, która została. Czyli innymi słowy, czy my powinniśmy podkreślać niemieckość takich miejsc, no, niemieckość Gdańska na przykład, czy też nie? Jak to widzisz? Nie. Dobra, poczekaj, zobaczmy, czy mamy jakieś, bo jeśli nie, bo jeśli mamy jakieś pytanie, to jest drugie pytanie. Tak, zbierzmy, bo potem będzie... Tadeusz Kośka, Emery. Ale geodeta. I ja mam trzy pytania szybko. O, pan wyczerpał. Pan dwa. To proponuję dwa, bo... Pańskie zdjęcie? Tak, moje zdjęcie. Chodząc, czy raczej jeżdżąc, pan odwiedzał te miejsce? I fotografował pan, czy nie? Tak, fotografowałem, choć dużo więcej lepszych zdjęć uważam, że zrobiła moja żona. Akurat to jest zdjęcie moje, tak się złożyło. I skąd to jest zdjęcie? To jest zdjęcie z wioski na Wołyniu. Co najciekawsze, nie wiem jak ta pani się nazywa, nie mam do tego pojęcia. Jest to jedno z najbardziej przypadkowych zdjęć, jakie zrobiłem. Znaczy, jeśli oczywiście spytałem o zgodę, natomiast ona nie jest bohaterem żadnej z opowieści. Ona po prostu tak właśnie, jak tutaj widać, siedziała. Ja po prostu przechodziłem, zobaczyłem, zrobiłem jedno zdjęcie. Do głowy mi nie przyszło. Absolutnie. I trzecie pytanie. Jest interes do zrobienia. Kupię zdjęcia, wykorzystam. A dlaczego? Od 10 lat spotykamy się w Muzeum w Lucowie. Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Brakuje mi tu w spisie literatury to tych dokonań, co przed Panem przeszli te granice. Aktualnie, jak skończymy, podejdę, pogadamy sobie. Dobrze, obiecuję. Przepraszam, że kogoś pominąłem, choć starałem się docenić. Zresztą z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Waldemara Warciarka i Sebastiana Ceglarka, dwóch nauczycieli historii, którzy niestrudzenie odkrywają historię wolnego państwa Świętno, czyli niezależnej republiki obejmującej teren wioski Świętno i okolic, niewyobrażalnie proniemieckiego swoją drogą, bo to zrobili Niemcy, majstersztyk geopolityczny, który zadecydował o tym, że wykiwali Polaków i oderwali ten niewielki fragment, malutki fragmencik Wielkopolski. I zgodnie z prawem więc... Absolutnie, zgodnie z prawem, wszystko zostało uznane przez komisję ówczesną. Słuchajcie, mamy przestrzeń, tutaj nastąpiła już odpowiedź, więc mamy z głowy, a to fajnie, bo pytanie Tomka będzie dobrym pytaniem do odpowiedzenia na sam koniec. Mamy przestrzeń jeszcze na
jedno pytanie. Chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz. Dobrze, proszę. Rafał Jaśrowski, słuchaj, bo ja mam taką, cały czas myślę o tej refleksji, bo Ukraina straciła, czy może nie Ukraina, ale Europa straciła pewną taką okazję, pewną możliwość, ponieważ jak Ukraińcy protestowali przy okazji przed sytuacją, która się nastąpiła potem wkroczeniem oczywiście Rosjan, tych zielonych ludzików na Krym, no i do Donbasu, przecież oni protestowali, bo chcieli dołączyć do Unii Europejskiej. Te protesty tak naprawdę były bardzo proeuropejskie. Tak naprawdę Ukraińcy, ja 20 lat podróżuję na Ukrainę i oni nie mieli jakiejś silnej tożsamości, jak się dopiero teraz zaczyna budować. Tak naprawdę, czy nie uważasz, że to Rosjanie spowodowali, że Ukraińcy budują swoje państwo dopiero tak silne wtedy, kiedy mają wrogę, tak? Bo to tak naprawdę, tam słuchaj, była taka sytuacja, że oni ukraińskich muzeów, ukraińskiej kultury w Kijowie czy gdzieś w centralnej Ukrainie to w ogóle nie było. Pamiętam jeszcze, powiem taką rzecz, jak byłem w 99 roku na Ukrainie, oni po prostu stawali w kolejkach, żeby oglądać Ogniem i Mieczem. Oni byli zachwyceni tym filmem, zastanawiali się, jak wy Polacy zrobiliście film, gdzie Ukraińcy dostają po dupie, a Ukraińcy wygrywają. Oni byli tym zafascynowani. To się dopiero otworzyło. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co się stało w Donbasie, na Krymie, powoduje, że po raz pierwszy rodzi się prawdziwe państwo ukraińskie o tożsamości takiej już narodowej. A poczekaj, więc rozumiem, gdzie to jest, jaka okazja została stracona, żeby co? Żeby zaatakować ich wcześniej? Nie, nie. Słuchaj, Ukraińcy mogli... Żylinowski się zrozumiał. Leszek, Ukraińcy mogli przejść od razu ten etap, do jakby wejść do Unii Europejskiej, zanim zbudowali się tożsamość narodową. I ta okazja mogła być stracona, że byłoby to pierwsze tak naprawdę społeczeństwo, które bez silnego państwa, bez silnej tożsamości narodowej chciało wstąpić do Unii Europejskiej. Myślę, że trochę dokonujesz pewnej projekcji jednak. Polityka wielowektorowa, a poza tym takie państwa do Unii nie wstępują. To byłem państwa mocne i zdecydowane. Czy oni mieli w ogóle szansę? A czy myślisz, że to było chyba nierealne? Myślę, że są dania historyczne, a historia, wiesz, Polska nie była pewna w tym okresie, o którym mówisz, czy nas na pewno przyjmą, także tym bardziej Ukraina. Ale okej, okay, mamy dwa pytania. Mamy dwa pytania i biorąc pod uwagę, że gadamy już godzinę, to ja ci dołożę to trzecie pytanie też na sam koniec. Albo dobra, nie, odpowiedz na to pytanie i zobaczymy, czy będzie czas, bo też nie chcecie dobrze gadać. To najpierw może w takim razie, Tomaszu, twoje pytanie, czyli jak powinniśmy odnosić się jako do dziedzictwa polskiego na wschodzie, upraszczając, do dziedzictwa niemieckiego na terenach Polski. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o to dziedzictwo na wschodzie, no to na Ukrainie chyba tych Polaków jest niewielu, to też należy sobie uświadomić. To przede wszystkim na terenach, które nie wchodziły w skład II Rzeczypospolitej, bo na Żytomierszczyźnie, czyli ten dawny okręg narodowościowy imienia Machleckiego. A Dzierżyńskiego nie było na Białorusi, tam były dwa, a na Ukrainie był Machlewskiego, Machlewszczyzna. Więc tam tak naprawdę zbyt wielu Polaków nie ma. No Polacy to jest kwestia przede wszystkim na Litwie i to jest potężne wyzwanie. To jest w ogóle, tego tematu nie będę otwierał, bo to jest, mam wrażenie, puszka Pandory teraz rozmawiać o mniejszości polskiej na Litwie, o problemach i trudnościach tego, jak z tą mniejszością układać sobie relacje. No na Białorusi w tym momencie no mamy sytuację naprawdę mniejszości, która po prostu jest prześladowana. Więc tutaj siłą rzeczy potrzebne jest wsparcie. Ale znowu, tu mówiąc o Białorusi, jeżeli mamy dzisiaj wspierać Polaków na Białorusi, to tylko i wyłącznie w połączeniu ze wspieraniem Białorusinów na Białorusi. Znaczy, żeby pokazywać, że my pomagamy i Polakom, i Białorusinom. Pomagamy tym Białorusinom, którzy chcą innej Białorusi, którzy chcą żyć w bardziej wolnym kraju. Tak samo jak to jest dobry przykład, gdzie w Białymstoku przy tamtejszym oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska powstało Centrum Pomocy Polakom i Białorusinom w Polsce. De facto ona pomaga wszystkim tym, którzy przyjechali z Białorusi, bez względu na to, czy są Polakami, czy są Białorusinami. I on pomaga im znaleźć pracę, znaleźć mieszkanie, no, odnaleźć się w tej rzeczywistości. No oczywiście w Białymstoku tylko, ale ja bym te dwie rzeczy powiązał. Jeżeli chodzi o dziedzictwo niemieckie, ja mam wrażenie, że chyba już mam taki trochę lęk przed tym, że przyjdzie Niemiec i zabierze, szczególnie w młodszym pokoleniu, to chyba on jednak już jest o wiele mniejszy niż był, że też chyba jednak trochę znika to poczucie tymczasowości, prawda? Bardzo mocno obserwowane na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czy jak się teraz mówi, ziemiach zachodnich i północnych, to bardziej poprawne polityczne określenie. Bo to było gomułkowskie. No. I w związku z tym
mam wrażenie, że mamy pewien większy dystans do, możemy mieć pewien większy dystans do tego dziedzictwa niemieckiego. Natomiast ja sobie myślę o takich dwóch rzeczach. Po pierwsze, tutaj motto z książki, które powiedziała mi, Kucumka, której rodzice byli zaprzyjaźnieni ze Stanisławem Wincenzym, wielkim przyjacielem i piewcą kucumszczyzny. I ona jako dziecko zapamiętała, że Stanisław Wincenz zawsze powtarzał, że trzeba żyć tak, żeby swoje kochać, a cudze szanować. I że to jest taki, no może to jest takie bardzo romantyczne i egzaltowane, ale że to jest jakiś taki wytryk do tego, jak budować relacje w świecie wielokulturowym, czy też jak patrzeć na naszą spuściznę historyczną. Oczywiście, że dla mnie jako dla Polaka bliższe będą akcenty polskie na Ukrainie. I nie widzę w tym nic złego, dopóty ja będę szanował, że to są dzisiaj terytoria ukraińskie, że tam byli Ukraińcy, że oni współtworzyli tą historię. Swoje kochaj, doceniaj je, cudze szanuj. Mówię, no banał jakiś tak naprawdę można by powiedzieć straszny, Paulo Coelho, ale jednak ja uważam, że to jest pewnego rodzaju recepta na to, jak próbować te relacje tworzyć. Druga rzecz, jeszcze bardziej idealistyczna, no ale jednak wydaje mi się, że warto jest odwoływać się, tylko to nie obejmuje niestety ziem zachodnich i północnych, tylko tereny wschodnie, ale odwoływać się do pewnego rodzaju idei Rzeczpospolitej, do tożsamości rzeczpospolitańskiej, czyli idei tego, że mieszkańcy terenów historycznie należeli do Rzeczpospolitej bardzo, bardzo wielu narodów. Oczywiście Polacy byli najsilniejsi, byli Litwini, nie powstała Rzeczpospolita trzech narodów, nie udało się, ale że jednak te tereny mają wspólne dziedzictwo i wspólną historię. I naprawdę mi nie będzie przeszkadzało, jeżeli Białorusini trochę tej naszej historii sobie wezmą, tym co się z białoruskie, tak jak mówiłem o Sergiuszu Piaseckim, który prawdopodobnie w ogóle nie mówił po polsku pierwszym językiem, tylko mówił mieszaniną polsko-białoruską, może rosyjską. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Białorusini powiedzieli, tak, to był też nasz białoruski pisarz, tak jak my możemy powiedzieć, że to jest też nasz polski pisarz. Dajmy Mickiewicza Litwina, Chopina Francuza. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby szukać... A Kopernika Jęcu. Kopernika Jęcu, skąd kiedy też mam. Kościuszkę Białorusina. Kościuszkę... Starczy. Nie, ja myślę, że można tutaj szukać pewnych punktów wspólnych, tak jak przecież na tegorocznych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja byli obecni prezydenci, tak w ręce prezydentów, dobrze pamiętam, Litwy, Łotwy, Estonii. Zabrakło niestety... Prezydenta Białorusi. Ale no, to masz rację? Nie. Przepraszam. Nie. Słuchaj, ty jako libero powinieneś używać feminatywów. Prezydentki Białorusi, bo prezydentką, czy jak ja bym powiedział, jako prawak, panią prezydent Białorusi jest Swiatłana Cichanowska, która wygrała prawdopodobnie wybory, a której mąż został właśnie skazany na 18 lat kolonii karnej. Więc tak, zabrakło Swiatłany Cichanowskiej, bardzo się cieszę, że była ona obecna na szczycie dla demokracji, kiedy występował prezydent Andrzej Duda, obok niego była Swiatłana Cichanowska i uważam, że to był bardzo dobry gest. Więc myślę, że do tej idei można się odwoływać i próbować budować w tym wszystkim jakieś obopólne zrozumienie. To oczywiście będzie wielu... Szybka odpowiedź Rafałowi na to budowanie tożsamości pod agresją rosyjską i przystępowanie do Unii. Znaczy, czy w ogóle mogłoby być możliwe wejście do Unii? Wydaje mi się, że nie. No, 2009 Partnerstwo Wschodnie, wtedy to już wydawało się mało realne. Natomiast czy agresja rosyjska skonsolidowała i rozpoczęła takie prawdziwe nation building, budowanie narodu ukraińskiego, na pewno niezwykle przyspieszyła te procesy. To mi się wydaje, że tutaj ja co do tego nie mam wątpliwości, że to była jednak eksplozja patriotyzmu. Choć oczywiście, jak to w takich momentach bywa, udało się trochę przesadzić, chociażby uważam, że dużym błędem była próba walki wręcz na poziomie legislacyjnym z językiem rosyjskim. To był poważny błąd, tego nie należało robić. Szczególnie, że ja osobiście znam rosyjskojęzycznych, absolutnych ukraińskich patriotów i takie wykluczenie językowe czy dyskryminacja językowa po prostu była bez sensu, ale być może tak to działa, prawda, w momencie, kiedy właśnie wybuchają te emocje narodowościowe, patriotyczne. Ale tak, no, oczywiście Ukraińcy dzisiaj budują się dzięki poniekąd Putinowi. Także co do tego nie mam chyba żadnych wątpliwości. Pytanie oczywiście, na jak długo
tego paliwa Ukrainie wystarczy i na ile, jeżeli będzie się potencjalnie pogłębiała pewna stagnacja Ukrainy, kiedy Ukraina nie będzie nadrabiała szybko zaległości cywilizacyjnych, no to na ile jakby te emocje wydają w rozumieciu na rzecz prozy codzienności, a w to wszystko wchodzi jeszcze oczywiście Rosja, która dzisiaj grozi agresją, ale nie wiem, czy ta inwazja nastąpi, pewnie chyba nie nastąpi. A tutaj raczej idzie o to, że po prostu Zachód zgodził się oddać Ukrainę w rosyjską strefę wpływów, ale to może potencjalnie doprowadzić do próby destabilizowania rządu w Kijowie, zmiany władzy, takiego rozmywania tego, co się wydarzyło. Ale mimo wszystko myślę, że Majdan, rewolucja godności była przełomem z punktu widzenia i państwa, i narodu ukraińskiego. Okej, okay. Ostatnie pytanie ode mnie, które mogło być swoim pierwszym pytaniem, o to, czy istnieje, znaczy pytanie jest tezą, że niewinna pamięć nie istnieje. Opisujesz taką historię, jak jesteś a propos otwierania puszki Pandory, jak jesteś w Wilnie, czy pod Wilnem jest pielgrzymka polska, która rozmistrza Pileckiego, idąca na Wilno i no jakieś tam śpiewy, ale też pokazują się petardy, race, jakieś tam część tej pielgrzymki uspokaja tych najbardziej krewki, którzy tam coś skandują. Ty to opisujesz jako taki rodzaj samozarządzenia tłumu, który tam te najbardziej nacjonalistyczne jakby głosy ucisza. Ale czy zastanawiam się w ogóle, czy kiedy siadasz jakby i wymyślasz taki temat, tak jak granice wymazane, ale jednak II Rzeczpospolitej, nie budzi ci się w tyle głowy, czy w czasie realizacji tego projektu nie budziło ci się takie poczucie, że oczywiście nie z twojej pozycji, tak, której mówimy o Rzeczpospolitej Wielu Narodów, szczególnie tej pierwszej Rzeczpospolitej, ale że jest bardzo wiele stanowisk i pozycji, z których ta druga, te granice II Rzeczpospolitej, szczególnie na Litwie, tak, szczególnie na Litwie, gdzie jest wciąż silna mniejszość polska, dość nacjonalistyczna, mówiąc delikatnie, że to może być dość w sumie niebezpieczna rzecz i granie z ogniem, szczególnie w sytuacji, w której mamy bardzo mocne zagrożenie ze strony Rosji, a jednocześnie jakby wszystkie te nacjonalizmy, które tam są na wschodzie, no jednak w jakimś sensie musiało się budować przynajmniej na dystansie do Polski, mówiąc delikatnie. I czy nie masz takiego poczucia, że patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o polską pamięć, o Wilnie szczególnie, tak, i te pielgrzymki do tego polskiego Wilna, bo mówisz swoje kochać, tylko problem polega na tym, co zrobić, kiedy dwie strony uważają to za swoje, tak? Znaczy, bardzo ciężko jest taki rodzaj bigami zaakceptować. Jest potrzeba wyłączności w miłości, tak? Jak dobrze o tym wiemy. I czy nie masz poczucia, że tak pewnie czulibyśmy się nieswojo mimo wszystko, gdyby przyjechał tutaj jakiś Niemiec z mapą, nawet nie III Rzeszy, ale tej przedwojennej, no, czyli w sumie III też, tak? Ale jeszcze w granicach, tak, Republiki Weimarskiej, który by tutaj badał te niemieckie granice i szukał tych, oczywiście być może byłoby to niewinne, ale jak ktoś mówi Breslau w Niemczech, no to my sobie możemy mówić, tak, pisząc kryminały, ale że to źle brzmi. Ja wiem, że oczywiście nie ma co porównywać w ogóle relacji polsko-ukraińskich do relacji polsko-niemieckich i skala zbrodni jest w ogóle nieporównywalna, tak? Natomiast nie masz poczucia, że, i też chciałem się właśnie odwołać do tej historii z Pileckim, że to w jakimś sensie jest niebezpieczne. To, co się stało z Wołyniem w ostatnim czasie, pokazuje, jak gigantyczne są pokłady emocji, że to jest taka trochę beczka prochu i jakby bardzo ostrożnie trzeba się poruszać w tej przestrzeni. Szczególnie jeśli chodzi o taką jednak najnowszą historię, gdzie jest bardzo wiele jeszcze trupów w szafie. Jak to widzisz po realizacji tego projektu? Znaczy tak, ja generalnie zaczynając myśleć o tej książce, pracować nad tą książką, miałem taki lęk z tyłu głowy, że zostanę po prostu oskarżony o dokonywanie jakiejś... Rewizjonizm, rekonkwista, jeżeli chodzi o przede wszystkim, no wiadomo, tak zwane kresy, bo teraz nie wiem, że będzie określenia kresy. Ja osobiście nie mam z różnych... Właśnie wzbudza to jakieś emocje. Ja uważam, że jest to pojęcie historyczne i nie mam z nim jakiegoś wielkiego problemu. No wiesz, Ukraińcy mogą mieć, mając ten problem z mówieniem, czy jedziemy na Ukrainę, czy w Ukrainę. Ale używasz słowa kresy w rozmowach z nimi? Tak, z ciekawości, czy w ogóle jak się o tym mówi, czy się nie mówi? Wiesz co, czasami mi się zdarza użyć określenia kresy, no bo to jest po prostu jakaś tak, i to jest jakaś część historii, natomiast jakby ja też zawsze mówię, jeżeli podejmiemy taki temat, że historia potoczyła się w taki, nie inny sposób.
I dzisiaj jakieś pomysły pod tytułem oderwimy sobie może kawałek Ukrainy, to jest jakiś absurd przede wszystkim. Was tu za Lwów nasz? Nie, no, nie spłynie się. Ale też ja nie widzę w tym nic złego, żeby przyjechać do Lwowa czy do Wilna i mieć sentyment do tych miejsc, które tam są, żeby powiedzieć, kurczę, no tak, no to za około taki Polski, to tamten. Tak samo niech Niemcy przyjadą i powiedzą to w tym Brzeszu. Ale machanie polską flagą na przykład w święto ukraińskie i niepodległości nie byłoby, uważasz, może do końca... Ale gdzie, żeby przyjść i machać w Lwowie polską flagą na koniu kozłem? Nie uważam, że to było bez sensu, po co prowokować. Mhm. Ale zauważmy, że w trakcie tej pielgrzymki tam były oczywiście polskie flagi, ale na czele była też flaga litewska. Zresztą o tą flagę litewską, co opisuję w książce, w pewnym momencie doszło do awantury. Więc tak, ja się go obawiałem. Tak, jest to w pewnym sensie pole minowe i być może wiele osób przy czytaniu tej książki nie będzie zadowolonych, bo będzie za mało Polska. Albo za bardzo polska. Mm. Ja starałem się opisać to przede wszystkim tak, jak to usłyszałem. Opisać te rzeczy, które widziałem. Oddać głos tym ludziom, których wysłuchałem. Natomiast uważam, że lepiej jest mówić, niż nie mówić. Bo historia, którą się zasklepia... Możemy ten, następny temat, ja nie mam czasu. Głowa kreska. To już było przerwane. Oczywiście nie, ale nie służy. Znaczy, że to prędzej czy później wypłynie. I to moim zdaniem pokazuje historię z kolei Wołyniaków, Polaków, którzy przetrwali. To, że tam są tak silne emocje, to, że to jest to poczucie ogromnego żalu, ogromnego cierpienia, jest moim zdaniem również wynikiem tego, że o tym po prostu nie wolno było mówić przez okres PRL. Że to, zresztą o tym to opisuję, rozmawiając z mieszkańcami Wschowy, to jest miasteczko na pograniczu dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie duża część mieszkańców to tak naprawdę ocalali bądź potem powracali z Wołynia, gdzie te emocje są niebywale silne właśnie tam. Ale teraz słyszymy od tych ludzi, że nam nie pozwalano o tym mówić. To gdzieś nas siedziało, my przez to jakby cierpienie, którego nie można wypowiedzieć, trauma, której nie można się wyspowiadać, to powoduje, że my gnijemy. Więc jednak ja uważam, że warto jest o tym mówić, nawet jeżeli to była jakieś konflikty, jeżeli komuś coś się nie spodoba, jeżeli będziemy tutaj siedzieć i się spierać, to lepiej jest mówić, niż próbować te wszystkie demony gdzieś zakopać, bo one prędzej czy później się odkopią. Znaczy w czasach pokoju i stabilizacji to one mogą być zamknięte, ale w momencie pęknięcia one wyjdą na powierzchnię. Wypuszczajmy dzienia z butelki, jak mówił Marek Koniarek, lepiej mądrze stać niż by pobiegać, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Tomasz Grzebaczewski, człowiek przekraczający granice. Zapraszam do podejścia i zebrania podpisu. On będzie kiedyś dużo ważny.